witamy was serdecznie wszystkich zebranych na konferencji szóstej. Piękne powitanie, Arku czyni honory. Za chwileczkę poznamy bohaterów gali High League 6. Teraz, drodzy Państwo, zanim rozpoczniemy część główną konferencji, chcielibyśmy jeszcze powiedzieć parę słów. Śmierć ludzka jest zawsze wielkim dramatem, wielką tragedią, ale tym większą im młodsza jest osoba, która odchodzi z tego świata. I w tym momencie prosilibyśmy bardzo serdecznie o powstanie, bo chcemy uczcić pamięć Mateusza Morańskiego. Minuta ciszy. Dziękujemy serdecznie. Wielkie brawa. Daro, nikt nie wszedł, tak jak ty wleciałeś nam tutaj. Jak wchodzić, to z buta. Słuchaj, wszyscy wiedzieliśmy, że miałeś walkę z pasikonikiem. Później każdy myślał, że następna będzie pierzasta gęś albo czarny baran, a tu mamy Sekwento, więc może od początku, bo nikt się chyba tego nie spodziewał, jaka jest ksywa dla Sekwento. Myślę, że dzik. Mam tu dla ciebie rogi, to także byk, będziesz... To jest bardziej byk. No to byk, dobra, niech ci będzie, będziesz bykiem. I myślę, że damy naprawdę zajebistą walkę. Na pewno nie będę spierdalał tak jak twój poprzedni. Obyś nie leżał, nie, tak jak... żebyś nie przeleżał mnie co dwie rundy. Nie przeleżę, nie bój się. Darek jest, co jeszcze raz mówię, doświadczony. Ma ile tam walk, 13 mówi, tak? No wiadomo, że ma 12 przegranych, ale no... Zobaczymy, jak to będzie, Darek. Ja ale nie będziesz klepał po lufiku. Ja ej, Daro, tylko nie klepał, jak loła ci ja zajebie. Ja tam nie chcę... Nie bój się, klepać nie będę. Najwyżej, kurwa, będziemy razem klepać, ale co innego. Gdzie szalony reporter będzie debiutował i przede wszystkim mnie to ciekawi, dlaczego 46-letni gość nagle stawia w swoim życiu na to, że chce zostać gwiazdą internetu i chce walczyć we freak fightach, no bo raczej w tym wieku człowiek ma inne jakieś ambicje, inne, bardziej takie poważne rzeczy niż tak bardzo młodzieżowe. Różny jestem. No, lubię to. Gdzieś, wiesz, ja zawsze delikatnie jestem na tle stary, że jeszcze nie było internetu i social mediów, jak byłem młody. No, ja kiedy miałem zacząć? W wieku lat 20 na Amidze? Wziąłeś się te 2-3 lata temu w internecie tak zupełnie znikąd? On się wziął z tego, że zaczął narzekać na to, że go nie wpuściliśmy niby na imprezę wygoniliście, a nie wpuściliście. Słuchajcie. Mieliśmy bilet VIP, czyli parę koła wydałem, żeby kurwa na siebie i na żonę, żeby kurwa mieć te bilety i być w tej strefie VIP. Pogali pojechać na oficjalny after. To było wliczone kurwa w bilety, które zapłaciłeś, bycie tam na VIP-ie. Bo u nas tam 7 osób, 8, cały VIP pusty. Nagle wchodzi pan Malik Montada, rozejrzał się, wyszedł i tak nie podchodzi na menedżerka klubu, mówi, że wszyscy musimy stąd wyjść, ponieważ pan Malik zaraz ze swoją świtą chce mieć VIP-a tylko dla siebie i sam. To być bardzo niefajne zachowanie, bo się jest najpierw człowiekiem, a później Malikiem Montaną, szalonym reporterem czy kimś innym. Niekoniecznie chciałem tam obce osoby mieć po prostu i tyle, ale jakby nie wiedziałem o tym, że ty to ty jesteś wtedy jeszcze nawet. To, że bardzo chcesz rozgłosu, to cały czas mówi Michał Cichy, czyli twój przeciwnik. Ty masz bardzo dużo do zarzucenia z tego, co nieraz już słyszałem wobec Tomka. Daro Lew, masz zajebistą fajkę, chcesz moją? Co jest takim głównym zarzutem, bo z tego co wiem, to twoja lista zarzutów do szalonego reportera mieści kilka kartek. Cała jego działalność w internecie, wiesz, polega na tym głównie, że najpierw robi jakąś gównoburzę, później go wszyscy cisną, on za to przeprasza i to się tak kręci, wiesz. Czy nie uważasz, że 3/4 osób tak robi? Wiesz co, dużo osób tak robi, ale on robi to co tydzień. Szalony atencjusz i tyle. Dla niego nie ma znaczenia, jak będą mówić, byle nie przekręcali ksywy. W ogóle atencjusz jest dla mnie dziwny zarzutem, bo wydaje mi się, że każdy, kto jest w internecie, atencja, uwaga. Każdy chce mieć uwagę. Robisz sobie zdjęcie, to jak nie chcesz atencji, to weź go wywołaj i wpierdol u babci w szufladzie, przykryj serwetką, nikt go nie zobaczy. Jak go nawet z małym zasięgami wrzucasz na Instagram, ty chcesz atencji. Tylko, że są granice między tym, czy ktoś robi to smacznie, czy nie. Ty robisz niesmacznie. Wiesz? Ja robię niesmacznie dla ciebie, a nie niesmacznie. Nie jesteś tu wyrocznią. No, ale ja nie wiem. Znaczy, ja widziałem, że raczej dla większości jest niesmaczna właśnie. Dużo czasu spędza na tym, żeby się do kogoś przygotować. Na ciebie tego czasu nie trzeba spędzać w ogóle, bo to jest 10 minut i masz po prostu tyle afer. Ja wiem, dlatego że a propos Michała, to ja jemu, no może nie zazdroszczę, ale on, wiesz, do tej konferencji, to on miał wszystko, wiesz, do chodzi, wpisać w Google mnie i ma pierwszą stronę, czym mi dojebać do konferencji. Ja poznałem go potem jak ten, jak mi tą aferę wykręcił przecież. Tobie wystarczy dać mówić i ty się sam, będziesz sam sobie zaprzeczał w każdym zdaniu, więc wiesz, ja nawet się nie muszę odzywać. Natomiast jest z nami Roger Salla, kiedy się przygotowaliśmy
pod ciebie, no to nie ukrywam, że pierwsze dwie rzeczy, które wyskakują, to że mąż Karoliny Pisarek oraz syn znanego milionera. Czy ty przyjechałeś tutaj, żeby walczyć o swoje nazwisko, żeby ktoś, mówiąc Roger Sala, każdy wiedział, o kogo chodzi, niż żeby być właśnie określany mężem, najbardziej znanym oraz synem? Nie, nie do końca. Ja tu przyszedłem po prostu, dostałem taką ofertę już zeszłe lato. Nie robię to dla zasięgów, nie robię to dla pieniędzy, tylko to jest takie, powiedzmy, że jakieś tam marzenie do spełnienia, żeby wejść raz do tej klatki i zobaczyć, jak to po prostu jest. Powiedz mi, czy ty pojechałeś do Tajlandii, bo tak mocno się przygotowujesz pod Rogera, czy kręcisz kolejne odcinki pod nowe, na przykład Trans TV? Tutaj generalnie przyjechałem na wakacje z rodziną, no ale w związku z tym właśnie pojawiła się walka z Rogerem, no to sobie tutaj trochę trenuję, wiadomo. Czy wy się znacie? Czy wy macie do siebie jakikolwiek ale, jakikolwiek konflikt? Czy po prostu chcecie wyjść i powalczyć, pokazać swoje umiejętności? Nie, nie mamy żadnego konfliktu. Darolew, pierwszy raz widzę, żebyś ty nie obrażał swojego rywala. Jakim cudem? No ale dlaczego mam go obrażać? No tak jak mówię, no chłop się zgodził ze mną na walkę, to dlaczego mam go obrażać? No kurwa. No ja się cieszę, że on wziął tą walkę, no przecież... Ja się bałem, Darek, wiesz, rozmyślałem to, że czy walczyć, czy nie, ale wiesz, kurwa. A to ja wiem, no ale jednak coś się tam skusiło, żeby wziąć tą walkę ze mną, ale nie martw się, oszczędzę cię. Nie wiem, czy oglądałeś tego Sherlocka Holmesa z 2009 roku. On tam nie tylko był zajebistym detektywem, ale był zajebistym fighterem. I zobacz sobie ten film i tam jest taka fajna akcja pokazana, jak napierdala. I osiem uderzeń i gościa nie ma. I z tobą będzie tak samo. Tyle ci mogę Darek, obiecać. Darek, nie obiecuj. Nie tylko, że wygram, ale postaram się zadać 8 ciosów i cię wykończyć. Dobra. Pasuje? Pasuje. Chciałeś, kurwa, dymów, to masz dymy. Dobra, są dymy. Będziemy musieli zamontować licznik po prostu. 8 ciosów, jeżeli ten ósmy nie będzie nokautujący, to nie wiem. Darek nie dostaje kasy czy coś. Nie, dobra, z tymi zakładami dajmy sobie spokój. Darek, żeby także tak nie było, że dostajesz dwa low kicki. Daję sobie, kurwa, taki challenge, 8 ciosów ciebie nie ma, dobra. Znikasz. Wspomniałeś o tych dwóch low kickach. Rozumiem, że to jest przytyk za jedną walkę Dara, tak? Tą pamiętną z low kickami. Ja coś tam widziałem kiedyś ostatnio na Kingshocie, na TikToku właśnie, że Darek odklepał z dwa razy, nie? Po low kicku. Nie było czegoś takiego. Nie widziałem nigdy, ale to nigdy, czegoś kurwa takiego. Nie widziałem, żeby ktoś dostał knockout po low kicku. Nie no było, Darek, widziałem. Że odklepałem po low kicku? Ósmy cios będzie koniec. Dobra, nie ma zakładzik jakiś robimy? O! Dawaj ci zakładzik, dawaj! Dajmy spokój, dajmy 8 spokój. Ciosów, nie dawaj. Baw się w pasi konika. Darek, czy będzie dis na sekwenta? Nie, dis na sekwento nie będzie, ale tutaj mogę wszystkim ogłosić, że akurat zrobiłem drugi kawałek. Zapraszam wszystkich na kanał EBEB. Za niedługo wlatuję. Ja bym chciał cię poprosić o koncert na żywo w tym momencie. Dawaj, Darecki. Ła, ła, Daro! To już? Nie, no rewelacja, nie? To był refren? Nie mogę zdradzać, nie mogę zdradzać. Daro, no dawaj, jeden kawałek, jeden Daro, kawałek. Rozkładam cię jak tarot. Byku, to mój rok, teraz idę po wygraną. Daro, rozkładam cię jak tarot. Byku, to mój rok, teraz idę po wygraną. Eminem ma konkurencję, to prawda. Malik, ja widzę, że ty już się garniesz, żeby nagrać fit z Darolwem. Myślałem o tym jeszcze. Wiesz, mnie ciekawi też jego cała ta strategia, bo na przykład jak Denis Załęcki był mega klikalny, zresztą dalej jest, ale był w takim piku swojej popularności, to on wtedy zaczął go cisnąć, wiesz, podśmiechiwał się z niego, z jego wyjścia z gali, na której się walka nie odbyła, a później podobno go przepraszał, więc chciałbym po prostu wiedzieć, co ty miałeś na celu, po prostu nabić sobie zasięgi, a później jak trzeba by było dostać od Denisa wiapę, to przeprosić, żeby w nią nie dostać? My tę sytuację wyjaśniliśmy, to jest sytuacja między nami. Ja uważam, ale że ty to w internecie robiłeś, to nie jest sytuacja prywatna. Ty będziesz mówił mi, jak ja mam przepraszać jego i co on wymaga? No nie. Myśmy się dogadali, Denis tu siedzi, mamy kontakt normalnie. Czego ty jeszcze oczekujesz? Denis ty się będziesz tylko decydował, uśmiecha. Ty będziesz decydował, jest jeszcze, kurwa, uśmiechnięty. Co my będziemy sobie... Nie no, Michał, no trochę przeceniasz swoje powieści. Ja wiem, że studiowałeś na Kulu, że blisko ci jest tam do góry, no ale kurwa jednak nie, no nie będziesz ale decydował, kurwa, z góry. Z religią, to ma wspólnego, że ty chyba się uważasz za jakiegoś półkurwa Polska. No nie będziesz decydował o mojej relacji z kimkolwiek. Jest relacja między nami taka, że 18 stajesz w pierdol i nie wpierdalaj się w moje inne relacje życiowe, jeżeli mogę cię o to prosić. Ja jestem akurat bardzo ciekawy okrzyku bojowego Darolwa. Czy mógłbyś nam go zaprezentować? Jasny. Tak, ja myślę, że
face to face, szalony reporter i Michał Cichy. Bo na jednym face to face Michał Cichy sprzedał Lepca Ciosowi, tam, że niby niehonorowo, nie utrzymał wagi. Dla mnie niehonorowym jest dawanie Lepca tutaj, jak się na to nie umawiamy. Od nie razu mogę sobie pozwolić na to, żeby on mi tutaj dał Niesamowite, Lepca. Niesamowite, że ty mówisz o czymś, że coś może być honorowe. Chodź. Nie wiem, kurwa, z kosmitą mam face to face, że nie wiem co powiedzieć. Ale dla mnie lepiej, bo mniej śmierdzi. Daro Lew i Sekwento! Sherlock Holmes kontra Byczek Fernando. Ej, to się przerodziło w bardzo dziwną rzecz, bardzo szybko. Oj, Daro. Dobrze. My serdecznie dziękujemy wam za pierwszy panel, za pierwszą część konferencji. Ja chcę tylko świat mieć u stóp, nie mów, że nie da się. Nie mów, że to kwestia gustu, mam w nosie jak Joachim Lew. Żaden ze mnie biznesmen, a chcę spokój mieć. Ten hajs zabiera mi tlen, muszę dalej biec. Padłem w te sidła we wnyki, przez to nawyki choruję.